Krakowino, najczyń sąsiadom! Witamiczne witaminy dla władz Dobieskiej Gminy! Witamiczne witaminy dla władz Dobieskiej Gminy! Ma chyba zdrowe wolę niż w Smole! Ma chyba zdrowe wolę niż w Smole! Darmowo chcę żyć zdrowo! Darmowo chcę żyć zdrowo! Niech się to piewa dowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Niech się to piewa dowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Gmina gminie podkłada świnie! Gmina gminie podkłada świnie! Chcemy miłości, nie toksyczności! Chcemy miłości, nie toksyczności! Ma chyba zdrowe wolę niż w Smole! Ma chyba zdrowe wolę niż w Smole! Myśleliśmy, że jesteście naszymi przyjaciółmi! Panie wójcie, tak faktycznie powietrze nie zna granic. Nie jest podzielone ani na gminę Tarnowo, ani na gminę Dobiego, ani na powiat, ani na województwo. To my, ludzko, jesteśmy właścicielami tego powietrza. I nie będziemy wprowadzić tego, co nam władza do pieska. Chcemy asfaltownić. Gmina gminie podkłada świnie, to tylko niektóre z tych transparentów. Przed urzędem jest w tej chwili mniej więcej 50-60 osób, według uczestników inwestycji nie przyniesie gminie żadnych korzyści. Zaśpiewa jest w tej chwili. Dobra. No. Myśleliśmy, że jesteście naszymi przyjaciółmi. Chcemy miłości.
miłości, nie toksyczności! Chcemy miłości, nie toksyczności! Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez bitumu! Niech się do Piewodowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Niech się do Piewodowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Wójcie gminy, zapraszamy! Wójcie gminy, zapraszamy! Wójcie gminy, tu czekamy! Wójcie gminy, tu czekamy! Do Piecka gmino, daj żyć sąsiadom! Do Piecka gmino, daj żyć sąsiadom! Szaleńczej inwestycji mówimy nie! Szaleńczej inwestycji mówimy nie! Hałas, smród i rak napierała puszcza w świat! Hałas, smród i rak napierała puszcza w świat! Warzywa zdrowe wolę niż w smole! Warzywa zdrowe wolę niż w smole! Nic o nas bez nas, nie ma naszej zgody! Nic o nas bez nas, nie ma naszej zgody! Adres. Szaleńczej inwestycji mówimy dość! Szaleńcze inwestycji mówimy dość! Nie dla asfaltowni przy naszych domach! Nie dla asfaltowni przy naszych domach! Chcemy miłości, nie toksyczności! Chcemy miłości, nie toksyczności! Gmina gminie podkłada świnie! Gmina gminie podkłada świnie! Tarnowo chcemy żyć zdrowo! Tarnowo chcemy żyć zdrowo! Niech się do Piewodowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Niech się do Piewodowie, niech są bitumu w Tarnowie. Wójcie gminy, zapraszamy na rozmowę. Wójcie gminy, zapraszamy na rozmowę. Gdzie jest wójt? 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 Co było tak tą przetargową?
targową. Czy może pół kilometra drogi, półtora? Jako samorządowiec wiem, że drogi są bardzo ważne, ale to nie powinno stawiać się na szale zdrowia ludzkiego. Absolutnie. Do pieska,
wino dajcie sąsiadom! Do pieska wino dajcie sąsiadom! Ojcze dopiewa, naszej zgody nie ma! Ojcze dopiewa, naszej zgody nie ma! Witamiczne witaminy dla władz dopieskiej gminy! Witamiczne witaminy dla władz dopieskiej gminy! Nic o nas bez nas, nie ma naszej zgody! Nic o nas bez nas, nie ma naszej zgody! Chcemy miłości, nie toksyczności! Chcemy miłości, nie toksyczności! Dopieska gmino, daj żyć sąsiadom! Dopieska gmino, daj żyć sąsiadom! Tarnowo chce żyć zdrowo! Tarnowo chce żyć zdrowo! Gmina gminie podkłada świnie! Gmina gminie podkłada świnie! Myśleliśmy, że jesteście naszymi przyjaciółmi! Myśleliśmy, że jesteście naszymi przyjaciółmi! Stop asfaltowni! Stop asfaltowni! Stop asfaltowni! Stop asfaltowni! Stop asfaltowni! Stop asfaltowni! Koniec ze smrodem! Koniec ze smrodem! Jedź pan. Niech się dowie modowie! Nie chcą bitumu w Tarnowie! Niech się dowie!
ratownicz nasz domak. Nic o nas bez nas! Nic o nas bez nas! Bitumiczne witaminy dla władz Dobieskiej gminy! Bitumiczne witaminy dla władz Dobieskiej gminy! Darmowo chcę żyć zdrowo! Darmowo chcę żyć zdrowo! Miej odwagę! 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 Wyjdź do nas! 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 Sam sobie zgotowałeś ten los! Zgotowałeś ten los! Gdzie jest mój? 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 Spójrz nam w oczy! 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 Szanowni Państwo, wykorzystując ten moment w oczekiwaniu na wójta, który mamy nadzieję jednak zdecyduje się do nas wyjść, chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, za złożenie mnóstwa protestów do gminy, za bardzo dojrzałą postawę obywatelską, za zgromadzenie się tutaj i za zaangażowanie w tą sprawę. Myślę, że tylko razem, wspólnie jesteśmy w stanie coś zdziałać w tej sprawie. A my dziękujemy. Brawo! Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze długa droga przed nami, bo mam nadzieję, że uda wygrać się tą bitwę, a i tą batalię. Dziękuję. A może zegary gdzieś dobrze działają? Serenie. Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez
Świdnicową! Do Pieska gmina, daj żyć sąsiadom! Do Pieska gmina, daj żyć sąsiadom! Tarnowo chce żyć zdrowo! Tarnowo chce żyć zdrowo! Do Piewo chce żyć zdrowo! Do Piewo chce żyć zdrowo! Gmina gminie podkłada świnie! Gmina gminie podkłada świnie! Marzywa zdrowe wolimy niż smole! Marzywa zdrowe wolimy niż smole! Myśleliśmy, że jesteś naszym przyjacielem! Myśleliśmy, że jesteś naszym przyjacielem! To już było pchnięcie. Jednakże musimy jako organ administracji samorządowej postępować zgodnie z prawem i respektować każdy wniosek, który do nas wpływa, również z poszanowaniem praw właścicielskich. Taki wniosek do Urzędu Gminy polegający na budowie wytwórni nazw litowicznych do nas wpłynął. Gmina dopiero przesłała całą dokumentację do organów opiniujących, czyli do powiatowego inspektora sanitarnego oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Te dwie instytucje poprosiły o uzupełnienie dokumentacji. Takie uzupełnienie dokumentacji otrzymały. I z kolei my dwie od tych instytucji otrzymaliśmy dwie niezależne opinie, w których mowa, że inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko. Ochrony środowiska. W chwili obecnej jest wydane postanowienie dotyczące braku potrzeby spożywania raportu oddziaływania na środowisko. Dlaczego w Dąbrowie było, a tu nie? Wezwaliśmy strony protestów, te osoby, które złożyły do nas protest w sposób pisemny, do tego, żeby wykazały swój interes prawny, do czasu, aż nie wykażą tego interesu prawnego, aż do nas nie przyślą odpowiednich informacji, żadna decyzja dotycząca budowy i lokalizacji wytwórni bitumicznych nie będzie wydawana. Także sprawa jest cały czas w toku. Dziękuję. Panie Wójcie, Krzysztof Zęba z tej strony. Ja mam pytanie, co było kartą przetargową? Przecież nie musiał pan umiejscawiać tej inwestycji u siebie. Dziękuję państwu bardzo. W związku z tym, że nie ma wójta, nie...
mimo wszystko pozwolę sobie i zadam pytania, które były przygotowane do niego. Być może w późniejszym czasie jednak będzie chciał na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim chciałabym wiedzieć, dlaczego wójt nie poinformował społeczeństwa o tym, że taki wniosek został złożony. Dlaczego na stronie internetowej gminy Dopiewa, gdzie są różne informacje, naprawdę, nie została zamieszczona taka informacja? To nie było przedmiotem w ogóle jakiejkolwiek informacji na PiS. Ale pani Natalia, to tam udziela wywiadu, że tam pytania, bo to pani zajmuje. Szaleńcy inwestycji mówimy nie! Szaleńcy inwestycji mówimy nie! Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez bitumu! Chcemy życia bez Czy my musimy się o każdy gest z pana strony jako gospodarza tego terenu prosić? Takiego stanowiska mieszkańców, no pan powinien jednak zająć konstruktywne stanowisko, a nie tylko powtarzać kółko po prostu, że pan jako organ musi być dla inwestora chętny. Ale nie jest tak. Nie każda inwestycja jest dla nas korzystna. I my... Nie jest to końca. Nie zgodził się pan na ten tok, jak który to wrócił. Dlaczego? Przecież to jest jeszcze bliżej niektórych mieszkańców Katarowa. Szanowni Państwo, prosiliśmy dobrze, my jesteśmy gotowe, tak? Zapraszamy również Mariaska. A pan Darek? Kto tam jeszcze towarzyszy pani? Przepraszam, kto towarzyszy pani? Tak. Pana Darka jeszcze. Tak, pana Darka, bo pan Darek. Pana Darka! Tak. Dzień dobry. Jest
chciałem rozglądać się, więc stawiłem, bo to jest, jeżeli przekazywaliście, nie widzę to lepszy. Dobrze, to szanowni państwo, chyba jesteśmy w komplecie. To jest kierownik planowania przestrzennego, pan Remigiusz Henemik, który prowadzi tę całą procedurę, który jest z nami radni. Jest pan przewodniczący, pan Jacek Kowalczyk, jest również pan zastępca, pan Wojciech Dolna i przedstawiciel inwestora, pan Grzegorz Korczyk, który też przybył na ten dzisiejszy protest. Państwo mieliście pytania, więc prosimy o kolejności odpowiedzi. Jest pan przedstawię, Natalia Budarska, jestem organizatorem tego protestu. Cieszę się bardzo, że jednak muszę panu zadać to pytanie, ponieważ pierwszy odbiór był taki, że nie chcę z państwem rozmawiać. Przede wszystkim w skrócie. Inwestycja, która jest planowana w Dąbrowie, jest bardzo szkodząca środowisku. Jest to inwestycja polegająca na budowie asfaltowni, która będzie produkować bardzo duże ilości asfaltu, który będzie wywożony przez bardzo dużą ilość ciężarówek. Będzie to miało wpływ na powietrze, na jakość wód, na jakość życia okolicznych mieszkańców. Ta inwestycja miała być zlokalizowana w Dąbrówce. Tam pan zdecydował się na pełną ocenę oddziaływania na środowisko, która wykazała konieczność zmiany tej lokalizacji. Wyznaczył pan razem z inwestorem nową lokalizację, to jest Dąbrowo. Tu jednak pan uznaje, że ta inwestycja nie ma żadnego wpływu na środowisko, nie ma żadnego wpływu na życie ludzi i oceny oddziaływania na środowisko nie będzie. Tym samym nie będzie możliwości udziału społeczeństwa w konsultacjach.
To jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania, zarówno przez mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, jak i również przez mieszkańców pana gminy, gminy Dopiewa. Tam mieszkają również ludzie z Zakrzewa i z Dąbrowy. Z Kurzewa również. Na takie traktowanie nie możemy się zgodzić. I w związku z tym chciałabym przede wszystkim zadać pytanie. Dlaczego pan nie poinformował, że taki wniosek wpłynął od inwestora na swojej stronie internetowej, mimo że na przykład dla Dąbrówki pełna procedura była w lipie? Tak, proszę. No, szanowni państwo, należy rozdzielić te dwa projekty z tego względu, czy te dwa przedsięwzięcia. To przedsięwzięcie zlokalizowane w miejscowości Dąbrówka polegało na budowie wytwornej masy bitumicznej. Również jeżeli chodzi o kwestie urządzenia, to dokładnie to samo urządzenie ma zostać zlokalizowane w miejscowości Dąbrowa. W miejscowości Dąbrówka zdecydowaliśmy się na pełną procedurę, pomimo to, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Powiatowy Inspektor Sanitarny nie nałożył obowiązku z tego raportu oddziaływania na środowisko wcale nie wyszła zmiana lokalizacji. Wynika z tego, że inwestycja nie oddziaływuje na środowisko w sposób znaczący. Ten raport jest nazywany w raporcie. Przekroczeń nie ma na żadnym właściwie metrze. Jeżeli się mylę, to jest oczywiście do zweryfikowania, ale taką informację również ma tutaj od służb, które dla nas to prowadzą. Natomiast to inwestor podjął decyzję, że zlokalizuje tą wytwórnię masy bitumicznej w miejscowości Dąbrowa. Z uwagi na fakt, że my podnosiliśmy, że komunikacja do tego węzła, zarówno do, jak i z, będzie odbywać się z organami lokalnymi, czy to gminnymi, czy to powiatowymi. I tu mieliśmy pewne obawy dotyczące jakby degradacji tych dróg. Natomiast w przypadku lokalizacji miejscowości Dąbrowa, ten teren jest wykorzystywany od lat 90. w sposób przemysłowy. Są zlokalizowane tam od tych lat żwirownie, czyli prowadzona jest działalność kopalniana. Są również zlokalizowane sortownie. Ale proszę Pani Wójcie, bo ja to mam precyzyjne pytanie. Ja też precyzyjnie Pani odpowiadam. Jak również węzły betoniarskie, które w swojej specyfice są podobne do wytwórni mas bitumicznych. I komunikacja z tamtego węzła będzie odbywała się poprzez drogę 307, która bezpośrednio do tych nieruchomości przylega, jak również dalej drogą S11, patrząc na założenia tutaj inwestora. Z raportu oddziaływania na środowiska wykonanego dla lokalizacji Dąbrówka wynika, że tych przekroczeń nie ma, dlatego tutaj zdecydowaliśmy. Czyli wynika, że jest wpływ na środowisko, tak? A o tym mówimy. Nie mówimy o przekroczeniu, mówimy o w ogóle jakimkolwiek wpływie na środowisko. Nie można zakładać, że wpływ asfaltowi zamknie się na terenie działki. A tak pan przyjął na podstawie dokumentów inwestora. Czy pan w ogóle przeczytał ten dokument? Proszę pana, ja chciałam go zwrócić uwagę, że w punkcie, który mówi... Przepraszam, chciałabym dokończyć. Chciałabym... Ale ja dokończę. Ale proszę mi pozwolić dokończyć. Chciałam zwrócić uwagę, że w dokumencie, który przedstawił inwestor, w punkcie, który mówi o wpływie na życie ludzi, jest mowa o tym, że tam powstanie stacja benzynowa. Ja nie wiem, czy pan w ogóle to przeczytał. Czy pan tylko i wyłącznie przesłał to, kopiuj wklej, do RDOŚ-a i do sanepidu. Czy pan w ogóle ma świadomość tego, że inwestycja, która polega na budowie asfaltowni, nie ma szans zamknięcia się na granicach działki. Jak pan sobie wyobraża, że inwestor zamknie wpływ w prostowaniu? Znaczy, szanowni państwo, my bazujemy na dokumentach, które do nas zostały przesłane. I powinien was tego organ przeanalizować. I przesłaliśmy do organów opiniujących, które w sposób profesjonalny zajmują się dbaniem o środowisko. Państwo również mają ludzi, którzy zajmują się ochroną środowiska. Również powiatowy inspektor sanitarny. Pani teraz mówi, że ma to wpływ, to też poproszę o taki sam raport, który został sporządzony dla podawaliśmy Państwu badania, które wykazują, że wpływ inwestycji może być nawet do 1400 metrów. Były takie informacje przesyłane do Państwa na piśmie. Szanowni Państwo, ja nie zamierzam w tej chwili polemizować. Jeżeli dokumenty, które przedstawił inwestor, okażą się niewystarczające. Ale na którym etapie? Przecież pan już wydał postanowienie, że tam nie musi być oceny. Tak, no oceny nie musi być. Tutaj od tego... To proponowałabym jednak przeczytać dokumenty. Mówiłem wcześniej, że jest ponad 200 stron protestu złożonych
sposób pisemny, nie tak jak dzisiaj Państwo prezentujecie przedłużone gminy, tylko w sposób pisemny. Zawiadomiliśmy tych Państwa o tym, żeby wykazali swój interes prawny. Jeżeli no, taki interes. No pewnie jesteśmy w trakcie zawiadomień na to. Czyli wszystko wyszło z rzędu, także to już to jest czas korespondencji. No tak, no to ponad 200, że tak powiem, tych próśb o wykazanie swojego interesu prawnego wyszło z urzędu. Poczekamy, aż one wrócą do nas i wcześniej żadnej decyzji dotyczącej lokalizacji asfaltowni nie będziemy wydawać. Także tutaj, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że my dzisiaj się prawomocnie postanowienie i jutro podpisujemy decyzję, tylko czekamy, aż Państwo zajmą, że tak powiem, stanowisko w tym zakresie, no jak gdyby udowadniając też, że rzeczywiście ta inwestycja oddziaływuje na środowisko i podważając organy, które się tym zajmują w sposób profesjonalny, zawodowy i zostały do tego powołane. Ja mam, no właśnie, wracając do tego, czy działka rzutuje, czy nie rzutuje. Panie wójcie, na szczęście atmosfera, powietrze nie jest podzielona ani na gminę, ani na powiat, ani na województwa. My jesteśmy właścicielami jako ludzkość właśnie tego, bo to nam jest potrzebne do życia. I takie, no bym powiedziała, decyzje muszą przefiltrować nasze płuca. A więc my mamy narzędzie, jesteśmy właścicielami. Z nami się też powinno rozmawiać, a nie czy działka tu dochodzi, czy tam dochodzi, czy ma wpływ, czy nie ma wpływu. Na pewno oddziaływanie jest. I ja zadałam panu pytanie, bo tak faktycznie, jeszcze wracając do tego powietrza, to jak patrzy pan na statystyki, rakotwórcze, mutagenne, sprawy tych właśnie spalin i tak dalej, to pójdzie weter. To niech pan zobaczy, ile dzieci dzisiaj choruje na różnego rodzaju alergie, gdzie sobie faktycznie nie możemy z tym poradzić. Ludzie proszą o pieniądze, żeby te dzieci gdzieś tam leczyć, a ludzie starsi są też mniej odporni, a więc co my tym ludziom dotujemy? I ja się dziwię, bo tak faktycznie pan musiał wyrazić zgodę na tą inwestycję, albo też nie wyrazić zgody. I byłam pewna, że mimo wszystko pan tutaj dla tych ludzi, których pan do tej gminy zaprosił, czy chociażby nasza gmina Tarnowo, tyle ludzi tu mieszka, że pan im gotuje właśnie takie powietrze. Znaczy, ja do tego pani, ja się dziwię, że pani formułuje takie wnioski według doświadczonych samorządowców. No. Z tego względu, że mógł, nie mógł, wójt tak. gminy, żaden wójt gminy nie ma władzy autorytarnej, ani władzy absolutnej, żeby mógł sobie przyjmować wnioski te, które chce, a te, które... Ale mnie to nie dotyczy. Dla mnie, pan musiał odstąpić od decyzji. Jeszcze mam pytanie. Jaka była karta przetargowa tej inwestycji usadowionej w gminie dopiero? Bo ja znam potrzeby gminy jako radna powiatowa. Wiem, że jeżeli pan położył na szale 1,5 kilometra jakiejś drogi bitumicznej, asfaltowej, żeby wykonane albo może więcej, a może mniej, to przepraszam bardzo, lecz jako samorządowiec nie podjęłam już takiej decyzji. Nie mamy żadnej karty przetargowej. No nie wierzę. Nie możemy, że tak powiem, nawet takimi słowami szafować, bo one są daleko idące, żeby podejmować decyzję pod warunkiem czegoś. Nie jesteśmy do tego uprawnieni i przepisy nas do tego nie uprawniają, żebyśmy mogli w ten sposób, to jest analogicznie do tego wyboru wniosku, o którym pani mówiła, że wójt może sobie wybrać inwestycję, którą chce, a której nie chce. Każdy ma prawo złożyć wniosek na inwestycję, która dla niego jest pożądana, a my jesteśmy zobowiązani, żeby taki wniosek procedować dalej. Tak, ale miał pan możliwość przeprowadzenia pełnej oceny. Proszę zaprzeczyć. Ale już odpowiadałem, że taką pełną ocenę dla identycznej inwestycji lokalizowanej w Dąbrówce sporządziliśmy. I został wykazany wpływ. Nie został wykazany wpływ. Został wykazany wpływ. Oczywiście, że został. Pan mówi, że nie ma przekroczeń. Ale wpływ jest. Na normy, które wskazuje stosowne rozporządzenie. A na przykład normy dla hałasu to są 93 decybele, tak? Więc oczywiście być może inwestor nie będzie przekraczał tej normy. Ale zwracam uwagę, że na przykład obwodnice to jest 50 decybeli. Więc rozumiem, że mamy taką informację. Inwestor nie będzie przekraczał ale normy, która wynosi 93 decybeli. Jeżeli chodzi o normy związane z ochroną
środowiska, to należy, że tak powiem, wnioskować do ustawodawcy, a ustawodawca jest na miejskiej. Miał pan możliwość przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko i pan z tego zrezygnował świadomie. Tak, świadomie, ale mówiłem dlaczego. Dlatego, że dla tej samej inwestycji zostało przeprowadzone cały raport działania środowiska. Ja mam takie pytanie, ponieważ ma pan obok tutaj pracownika, który się tym zajmuje, dlaczego on bezkrytycznie podszedł do karty inwestycyjnej tego projektu? Tak, oczywiście, przepraszam, nie jestem specjalistą, tutaj pan na pewno jest, kiedy wyraźnie jest stwierdzone, że poziom hałasu nie powinien przekraczać danych norm, że poziom zanieczyszczeń nie powinien. Czy to nie wzbudziło żadnych wątpliwości u pana? Jakie są badania, które potwierdzały to? Dlaczego pan na przykład nie zwrócił uwagi na kumulację tego hałasu? W związku właśnie z tym, że po jednej stronie jest wyrobisko żwiru, obok betoniarnia, droga S11, droga na Bóg. Dlaczego nie wzbudziło to u państwa żadnych wątpliwości? Przesłaliście tylko KIK. Do tej pory nie dostaliśmy od waszych pracowników, mimo tego, że zwracaliśmy się specjalnymi pismami, zgodnie z ustawą o przekazywaniu takich dokumentów, żadnego pisma, które skierowaliście do RDOS-u, a także do powiatowego organu, proszę mi pozwolić dokończyć, sanepidu. Bo chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób sformułował pan te zapytania, ponieważ w zależności od tego, jak się sformułuje zapytanie, taką odpowiedź się otrzymuje. Tak samo w raporcie RDOS-u jest wyraźnie napisane, że ilość ciężarówek, która będzie się generowała dziennie, to jest 38 w ciągu doby. Wyraźnie pisze w tym KIP-ie to, że przedsięwzięcie będzie miało około 2000 godzin, będzie trwało w ciągu roku. Czyli jeżeli przyjmiemy, że będzie to około 20 tysięcy ciężkiego sprzętu, ciężkich ciężarówek, to nie będzie to tylko 38 ciężarówek, tylko będzie to 200 w skali doby. I uważam, że państwo powinniście wziąć to także pod uwagę i powinniście też nad tym się zastanowić i powinna wam się zapalić czerwona lampka, która by mówi, że nie jest to do końca tak, jak mówi to inwestor. Ja też zwracam uwagę, że to organ jest odpowiedzialny za to, żeby przeanalizować cały materiał dowodowy, a nie opierać się tylko na tym, co państwo dostali z RDOS-u. Inwestor założy, że on chce prowadzić działalność tylko w takim zakresie, jakim wskazał w karcie informacji przedsięwzięcia, to my nie mamy możliwości, żeby weryfikować, czy dumać się, ale że to jest będzie równe. Od tego państwo jesteście, państwo, żeby sprawdzać i weryfikować. Tak, ale jeżeli jest tylko powiedziane, znowuż mi pan nie odpowiedział na pytanie, zwłaszcza pan, jeżeli jest napisane, że nie powinno, to nie wzbudziło to w żaden sposób pańskich wątpliwości? Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, nie powinny one być i zagrażać innym. Nie wzbudziło to pańskiej wątpliwości i nie powinien pan zasugerować panu wójtowi skierowanie odpowiedniego pisma, w którym państwo bylibyście zaniepokojeni tym, że są błędy merytoryczne w karcie inwestycyjnej i są też inne błędy merytoryczne, które wykazaliśmy państwu i do tej pory nie otrzymaliśmy na te pisma żadnej odpowiedzi. Ignorujecie nas w całej, tutaj ignorujecie nas państwo. Bo ja nie znam pism, które byśmy nie odpowiedzieli. Podpisywał się pan pod pismami kierowanymi do RDOS-u i do Powiatowego Inspektoratu. Oczywiście to pan wie o tym, jakie były treści. A pan cały czas nie przyjmuje żadnego stanowiska, tylko siedzi obok, a jest pan specjalistą w tym. Znaczy ja prowadzę referat planowania przestrzennego i ochrony środowiska, ale tak jak już powiedział wcześniej pan mówi, byliśmy podobne przedsięwzięcie na innej karcie, gdzie był przeprowadzony cały raport, tak? Była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Dlaczego mieliśmy nagle zakładać, że teren, który tak naprawdę jest predysponowany pod przemysł, tak jak pan wójt powiedział, od 90 lat tam są prowadzone takie ciężkie przedsięwzięcia, nagle będą te przekroczenia inne. To jest kumulacja chociażby dlatego. A dlaczego? Ani nie wynikało to z opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dlaczego pan pani wójcie? Kumulacja, ale nie macie na to żadnych dokumentów. Jeżeli będą dokumenty, które będą, że tak powiem, pokazywały, że jest kumulacja, to ta decyzja być może nie jest wydana. Teraz jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania. Od Eski nie ma żadnego hałasu, od wydobycia kurz
krzywa. Nie ma żadnego hałasu. W betoniarni nie ma żadnego hałasu. Ja nie jestem specjalistą, żeby wykazać pan zajmuje takie stanowisko, że pan powinien być specjalistą. A jeżeli pan pewnych rzeczy nie wie, powinien pan zatrudnić odpowiednie osoby, które panu wytłumaczą. No i oczywiście to, proszę pana, zrobimy. I pan mnie nie słucha, bo ja mówiłem na samym początku i również powtórzyłem to przed chwilą, że jesteśmy w trakcie prowadzenia tego postępowania. I to postępowanie trwa, nie jest zakończone i nie jest przesądzone. Również na zewnątrz mówiłem państwu, że my o te inwestycje nie zabiegaliśmy. Procedujemy wniosek inwestora tak, jak on został złożony. Natomiast jeżeli będzie tak, jeżeli pojawi się z waszej strony taka opinia, która będzie mówiła o tym, że skumulowany hałas przekracza niezbędne, znaczy wszystkie możliwe normy, które są, że tak powiem, zapisane w odpowiednich rozporządzeniach, to być może ta decyzja zostanie, że tak powiem, wydana odmowna. Natomiast no, trzeba to wykazać, bo dzisiaj się spotkaliśmy, pani mówi, bo nikt nie wziął pod uwagę, bo nie ma czego, nie ma czegoś. My mamy tutaj dokument inwestora, z którego wynika, że tych przekroczeń nie ma. Państwo mówią, że są, ale nie przedstawiacie na ten moment żadnego dokumentu, który by to potwierdza. No nie, i dlatego też, i dlatego, ale proszę dać mi dokończyć, ale pani nie przerywała. Bo pani mówi, że nie składamy żadnego dokumentu, bo dokumenty zostały złożone, więc proszę tak nie mówić. Znaczy, nie został przez jakiegoś fachowca złożony jakikolwiek dokument? Nie, zostały złożone obszerne wyjaśnienia, pisma, powołanie się na badania, które informują o tym, dla tej inwestycji? Tak, oczywiście. Dla tej inwestycji zostały badania wykonane przez państwa? Nie, badania nie zostały właśnie wykonane, ale się powołujemy na badania na innych inwestycjach, to proszę pana. Dobrze, jest pan urzędnikiem, który jest wybrany przez społeczeństwo. Pan oczekuje, że my w tej chwili zrobimy badania, jeżeli pan tego oczekujemy, to zrobimy. Tylko proszę powiedzieć, że potrzebuje pan taki dokument od nas jako społeczeństwa. Przygotujemy takie badania. Pytanie, czy pan jest człowiekiem czy urzędnikiem? Ale proszę posłuchać, bo ja cały czas mówię i odnoszę wrażenie, że pan mnie nie słucha. Wystąpiliśmy. Cały czas pana słucha, tylko pan niestety wybiórczo odpowiada. Właściwie mówi pan to, co pan chce. Znaczy nie, proszę pana, odpowiadam na pytania, na wszystkie pytania, które mi zadajecie. Chciałem powiedzieć właśnie, że na 200 stron projektu, które złożyły w sposób tutaj do nas pisemny, zawiadomiliśmy do tego, żeby wykazały swój interes prawny. Jeżeli ten interes prawny w tych dokumentach, które do nas wpłyną, zostanie wykazany, to być może powołamy biegłego w tej dziedzinie, który będzie to analizował. Zupełnie niezależnego biegłego, który bez względu na stronę i tutaj i inwestora, jak i instytucji, która ten wniosek proceduje, będzie analizował wszystkie aspekty tej sprawy. Ja mam pytanie do pana inwestora. Czy ma pan podpisaną umowę wstępną z firmą Strabag i czy może pan potwierdzić bądź też zanegować, że użytkownikiem tej inwestycji będzie firma Strabag? Ja, proszę państwa, jestem pracownikiem firmy Strabag. Nie jestem przedstawicielem inwestora, który zostałem przedstawiony, bo inwestorem, tym, który złożył dokumenty o pozwolenie na budowę tego urządzenia, jest osoba prywatna. My mamy podpisaną umowę z tą osobą na dzierżawę działki, na której, jeżeli uzyska wszystkie zgody, będziemy montowali instalację. Chciałbym tu wszystkim państwu wyjaśnić, bo tu używane jest takie słowo i na plakatach, i wszędzie, asfaltowy. To nie jest produkcja asfaltu, to jest produkcja masy bitumicznej. Masy, którą układa się na nawierzchniach dróg, a asfaltu w tej masie jest tylko 5%, 4-5%. Ta instalacja, którą zamierzamy, jeżeli będą te pozwolenia, będzie zgoda, zainstalować, to jest najnowocześniejsza w Europie maszyna, która jest bardzo cicha, nie ma takiej w Wielkopolsce takiej maszyny, jest bardzo cicha i bardzo ekologiczna. Wszystkie systemy działają w układzie zamkniętym, a więc wszelkiego rodzaju odpylania, jak również dostawy paliwa. Paliwem nie jest ropa, paliwem jest pył węglowy. To jest wszystko w cysternach w układzie zamkniętym podawane, także nie ma rozprzestrzeniania się niczego. Również w układzie zamkniętym odbywa się transport? Transport jest zamknięty w sensie takim, że wszystkie samochody zamykane są bandykami.
i wyjeżdżają na drogę wojewódzką i drogą wojewódzką jadą drogą S11 do autostrady, bo tylko dla trzech zadań, które mają być realizowane na autostradzie A2, ta wytwórnia powstaje. To jest czasowo. To nie, jest nie, to nie wynika z tej karty informacji o przedsięwzięciu. Ale to państwu czasowo mówię i taki. Ale to jest wprost napisane, że nie przewiduje się likwidacji. Nie. No ale no proszę pana, jest znowu użyte słowo, że powinna, tak? W związku z czym nie ma konkretnie, że zakończy, tylko jest użyte słowo powinna. Ja przepraszam, że panu wchodzę słowo, ale tutaj mam takie pytanie. Dlaczego w takim razie przedstawiał pan wójt pana na początku jako inwestora? Pan nie jest żadnym inwestorem. Pan wójt na początku naszego spotkania mówił wyraźnie, zapraszam do środka inwestora. W związku z czym w tym momencie mija się pan także z prawdą. I moje pytanie, to nie jest, to może nie być przejęzyczenie. Moje pytanie, gdzie pan jeszcze mija się z prawdą? Ja mam pytanie dla pana wójta. Jeżeli chodzi o kwestię nadleśnictwa, czy to jest inwestor, czy to jest osoba, która jest fachowcem w tej dziedzinie budowania wytwórni baz bitumicznych, w tym przypadku również na terenie gminy Dopiewo, to ja myślę, że to nie jest najbardziej istotne, kto jest wnioskodawcą personalnie, bo ja nawet nie wiem, czy jestem czy ja mógłbym ujawnić imię, nazwisko tej osoby, jeżeli to jest osoba fizyczna. Natomiast z karty informacji przedsięwzięcia wynika, oczywiście, że tak, tylko że to, co wynika z karty informacji przedsięwzięcia, nie wiem, czy może być opublikowane również na forum, ale to jest kwestia jakby wtórna. Natomiast chodzi o samą instalację, chyba że państwo macie jakieś prywatne, osobiste wycieczki do osoby, która jest inwestorem. No bo a co, jesteśmy ostatnimi osobami, które to mają? Ja tylko po prostu dziwię się tylko temu, że po prostu czytając i przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale jestem podenerwowany tą całą sytuacją. Jeżeli w KIT-ie czytam, że będzie sprawdzana szybkość pojazdów, które tam się będą poruszały, że będzie sprawdzane ciśnienie w oponach, widzimy w jaki sposób pan X, który do tej pory ma wyrobisko żwiru obok, w jaki sposób, z jaką prędkością i w jaki sposób zachowują się samochody, które poruszają się naszymi drogami. Są odpryski rapieru na samochodach, są pęknięcia na szybach. Jest brud pozostawiony na dokładnie drogach. Jest brud, który po prostu jest kurz, brud i cała reszta. W związku z czym, jeżeli pan kwestionuje w tej chwili tam mnie to, że nie będzie tam kumulacji, hałasu, zapylenia i całej reszty i nie wzbudza to w panu, zwłaszcza tutaj w pracowniku pana, który przedstawia panu dokumenty, nie wzbudza to i nie powoduje to, że ma pan jakieś zastrzeżenia do tego, to według mnie wydaje się to troszeczkę dziwne. No ale wyglądało, ja myślę, że robimy teraz trochę dyskusję, bo mówiłem, że przed chwilą i panu odpowiadałem i powtórzę to jeszcze raz, że jeżeli z interesu prawnego, który państwo prosiły, że należy powołać niezależnego biegłego, który będzie badał również ten skumulowany hałas, to zrobimy. Natomiast z karty informacji przedsięwzięcia wynika to, co złożył inwestor. Ale przepraszam, czy pan tak wierzy na słowo inwestora, że tam nie będzie kumulacji? No dlaczego ja mam wierzyć? No bo nie ma do mnie badań. No, że dlatego, że społeczeństwo panu daje taką wątpliwość. Szanowni Państwo, jeszcze jedno, bo coś do KIT-u Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zażądał wnioskodawcy, aby dołączył uzupełnienia dotyczące norm akustycznych i dotyczących, mówiąc krótko, hałasu. 120 stron zostało dołączone jako dodatkowe opracowanie, które również na pewno miało wpływ na ocenę i opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale dlaczego państwo, przygotowując dokumenty dla DOŚ-u i dla sanepidu, nie wzięliście w ogóle pod uwagę gminy Tarnowo-Podgórne, po pierwsze, jeśli chodzi o zletnie wód, jeśli chodzi o mieszkańców mieszkających blisko? Dlaczego państwo swoich mieszkańców kiedyś zaprosiliście do tego, żeby zamieszkali w gminie Dopiewo, w Dąbrówce, w Dąbrowie, w Skórzewie, w tych miejscowościach i teraz w Zakrzewie, w takiej bliskości i teraz im dajecie taką, tak jak powiedziane, taką dawkę świństwa, smrodu, hałasu. Ta
maszyna ma mieć 400 tysięcy ton przerobu miesięcznie. To jest ogrom. A bzdura. To jest bzdura. A czy prawdą jest, ja że pani, inwestor... Mogę pani powiedzieć. Ale to mam takie informacje, znaczy, że może tak być. Czy, tak? Czy prawdą jest, że inwestor z firmą Strava wchodzi w spółkę, jeśli chodzi o tę inwestycję? Chciałabym odpowiedzi uzyskać. Na to drugie pytanie odpowiedź jest nie. Nie będzie żadnej spółki, natomiast ilość masy, jaka ma być wyprodukowana w czasie całego okresu, w którym ta wytwórnia będzie, przez te 3 lata, o których mówimy, to jest 400 tysięcy. A wytwórnia ma wydajność na godzinę 240 ton na godzinę. Pracuje 10 godzin dziennie, 2400 ton dziennie masy. To jest maksymalna wydajność tej maszyny. Nie wierzę panu, dlatego, że rozmawiałam z panem kierownikiem zagospodarowania przestrzennego bodajże z 2 miesiące temu, ale proszę mi teraz nie przerywać, i sama przejęzyczyłam się, mówiąc o wyższych wartościach, poprawił mnie pan kierownik, że to będzie 400 tysięcy ton na miesiąc. Więc ja prostuję. W tarcie przedsięwzięcia jest maszyna wskazana Avant 240, można dzisiaj nawet wygooglować, poszukać, zadzwonić do producenta, ale maksymalna wydajność tej maszyny jest 240 ton. To jest pana rola. No dlatego ja chcę, żeby pani mogła sobie poszukać i uwiarygodniła to, o czym ja mówię. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy możemy sformułować takie oczekiwania. Znaczy, po pierwsze, że jednak wycofa się pan wójt z tego postanowienia, które mówi o tym, że ocena oddziaływania na środowisko nie zostanie przeprowadzona, bo rozumiem, że co do lokalizacji, no to nie chce pan tutaj nam pomóc, ale ocena oddziaływania na środowisko musi być po prostu przeprowadzona dla tej inwestycji, jeżeli ona ma tam być. Przynajmniej tak jest. Włączenie gminy Tarnopodgórne. Tak jest zdanie mieszkańców. I że zostanie powołany biegły, który zbada faktycznie wpływ tej inwestycji na środowisko. Niezależny biegły, spoza urzędu, nie od inwestora. Ktoś, kto faktycznie będzie w stanie zbadać tę inwestycję. Takie jest oczekiwanie mieszkańców, zarówno gminy Tarnowo Podgórne, jak i gminy Dopiewo. I z takim postulatem się zwracamy. Jeszcze jeden postulat, że w pismach, które kierowaliśmy i kierują osoby tutaj do pana, które pan podkreślił, odnośnie tego, czy mamy wykazać, w jaki sposób będziemy być stroną, prosimy też o uwzględnienie nie tylko tego, że inwestycja tam będzie oddziaływała tylko na terenie działki. Prosimy o to, żeby przyjął pan za stronę także osoby, które mieszkają w promieniu co najmniej do kilometra, zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami, które państwo dlatego, że stronami postępowania, stronami postępowania mogą być nie tylko osoby te, które mają swoje nieruchomości na terenach, które mają przekroczone normy. Po prostu tam, gdzie jest wpływ, te nieruchomości Szanowni mogą... Państwo, wszystkie nasze postulaty zostaną przeanalizowane, jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście to zrobimy. I mój jeszcze jeden postulat. Bardzo proszę pana wójta i służby ochrony środowiska, które są w gminie, o szczegółowe przeczytanie karty informacji o przedsięwzięciu i wyłapanie wszystkich błędów, które tam są. My, jako osoby, które naprawdę nie zajmują się ochroną środowiska, laicy zupełnie, po jednokrotnym przeczytaniu tego dokumentu, jesteśmy w stanie wypunktować naprawdę szereg błędów, nieścisłości, które wynikają z tego dokumentu. Zaniżenia, no. Dlatego proszę pana, państwo, jako organ samorządowy, o przeanalizowanie materiału przedsięwzięcia działy i opiniowały instytucje specjalistyczne, które specjalizują się i jest to dla pana również materiał dowodowy, ale pierwotnym materiałem, na podstawie którego pan wydaje decyzję, jest KIP. I ten KIP, pan jako organ, ma obowiązek przeanalizować na podstawie ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Ten kierownik, który ja pominąłem, ten organ wezwał również do uzupełnienia w zakresie ochrony akustycznej, jak również w zakresie misji pyłu, o uzupełnienie tej dokumentacji. Ta dokumentacja dość obszerna, na pewno powyżej 100 stron została uzupełniona w której wymaganym dyrektorowi ochrony środowiska. I na tej podstawie została uzupełniona w zakresie klimatu.
akustycznego, tak? To tak usłyszałam. Natomiast nie zostały zmienione te postanowienia, które są w KIP-ie. KIP jest niepodpisany, KIP ma błędy, KIP jest niezgodny z ustawą o ocenie oddziaływania środowiska. Szanowni Państwo, dobrze przeanalizujemy również ten dokument, natomiast jeszcze raz powtórzę po raz któryś, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska, instytucje, które zajmują się w sposób profesjonalny, zawodowy, są do tego powołane, również tą kartę informacji przedsięwzięcia widziały i opiniowały pozytywnie. Pozytywnie w tym sensie w rozumieniu stosownych rozporządzeń. To ja może podam taki przykład. Gdyby inwestor napisał, że na tej działce będzie uprawiał bratki, a Państwo wiedząc, że będzie tam asfaltownia, przesłali to do RDOŚ-a, że inwestor będzie uprawiał bratki, to też opinia byłaby pozytywna. No to nie jest miarodajne porównanie w ogóle. Proszę Pana, właśnie tak to wygląda. Ale Szanowni Państwo, jeżeli wiedzieli, że będzie... Powinni Państwo wiedzieć, jeżeli mogą uprawiać bratki i będą złożyć stosowne dokumenty, do których nie ma takiej potrzeby, żeby składać, a my byśmy wiedzieli, jak Pani mówi, że będzie budować wytwórnię warstw bitumicznych, to dopóki ona by nie powstała, nie moglibyśmy nic zrobić. Potem, gdy nie powstała, moglibyśmy to zgłosić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego samowolnie budowlaną. Jak również moglibyśmy powiadomić odpowiednie instytucje związane z ochroną środowiska, więc proszę nie stosować takich porównań, bo one są nieadekwatne do rzeczywistości. One są bardzo adekwatne, dlatego ja myślę, że informacje... Panie Wójcie, moje ostatnie pytanie, tylko i wyłącznie. Czy na podstawie naszego dzisiejszego spotkania, w którym wyraziliśmy nasze wątpliwości, na podstawie pism, które Panu przesłaliśmy, weźmie Pan pod uwagę te wszystkie rzeczy i czy wyśle Pan pismo do RDOŚ-u, do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z pytaniami, na które oczekuje Pan także odpowiedzi, które będą wyjaśniały też tak nasze między innymi wątpliwości. Przeanalizujemy wszystkie zapytania i wszystkie prośby, które Państwo do nas dzisiaj złożyli. Jeżeli będzie taka możliwość prawna, to oczywiście takie rzeczy zrobimy. Nie odpowiedział mi Pan znowu na zadane pytanie, ale dziękuję uprzejmie.